Need to get out. János? Zajmujesz całe piętro? Dzień dobry, cześć i czołem, witam bardzo serdecznie. Na wstępie chciałem taki apel mały zrobić. Jeżeli chcecie następne odcinki Obserwera, to dajcie znać jakiś, dajcie jakiś znak. Ponieważ jeżeli nie, to ja sobie sam to przejdę. No niestety nie mam zbytnio, kurczę, czasu ostatnimi tygodniami na granie. Ostatni tydzień spędziłem w domu, próbując pracować zdalnie i jeszcze opiekując się w zasadzie chorą całą rodziną. No dobra, przede wszystkim żona była chora. Teraz chore są też dzieci. Także jest cudownie. Tak, także niestety... O! Nie ma już Janusza. A był! Mam gdzieś nagrane. Przemysław Cieplicki, pozdrawiamy serdecznie. Przyczyna zgonu tajna. Data urodzenia. W zeszłym roku się urodził. No to staro wygląda. Ale zaraz. Data narodzenia 17. Ma 31 lat. Czyli zmarł w 2048. A jest 2084. Więc zmarł dość dawno temu. No dobra. Zobaczmy, co tu w szafie w kiblu paździoch trzyma. Garnki? Trzeba będzie zajrzeć do pokoju z waleczką. Kto oglądał poprzedni odcinek do końca, ten wie, o czym mowa. Dobra, nieważne, co to jest. Nie no, muszę powiedzieć, że... W całym budynku syf jak cholera, a ta łazienka wygląda w całym dalszym ciągu dość funkcjonalnie. Także Janusz umie zadbać o swój rewir. Ewidentnie. Idziemy do pokoju 310. A jeszcze tu zajrzę. Nie, to był 302, tak? Tu? Gdzie te laleczki były? Tu były laleczki. W pokoju z laleczkami był komputer. A ty się nie ruszaj. Denerwuje mnie ten gościu. Holo horrible, holo koszmarki. 7 grzechów głównych holograficznego projektowania wnętrz. Tak, także prawdopodobnie to, co na korytarzu nas tak denerwuje, tam w dolnych, na dolnych piętrach, to są te
holotapety, tak jak mówiłem, prawdopodobnie zepsute. Nie wyświetlają się tak, jak powinny. Poczta. Spóźnienie. Joanno, minęło kilka tygodni, odkąd widziałem cię na terapii. Wszyscy w grupie strasznie się martwią. Proszę, nie musisz przychodzić na spotkania, jeśli nie czujesz się na nich swobodnie. Każdy radzi sobie z takimi rzeczami na swój sposób. Po prostu daj mi znać, że wszystko gra. Doktor Durski. A, przepraszam. Hej, dziś nie dam rady, mam sprawy do załatwienia, wpadnę jutro z czymś wyjątkowym. Mam nadzieję, że ty i dziecko macie się dobrze. Dziecko? Te lalki? Dokumenty brak, no i oczywiście nasza gra. Poziom 7. Znów te przeklęte pająki. Dobra, te poziomy są coraz lepsze, powiem szczerze. Aha. Masakra, kurczę, szczerze mówiąc, tutaj to już w ogóle nie mam pojęcia. Ma wyjścia, trzeba jakoś tak. Dobra, nie będę wam tego. Oszczędzę wam tego fantastycznego let's playa w tym momencie. Dobra, pokażę wam, jak to zrobić. Rozgryzłem to osobiście. Otóż, pierwszy ruch jest bardzo prosty. Nie ma wyjścia, jak tylko zrobić w ten sposób. Teraz idziemy po szablę. Ognistą. I teraz zbieramy śmieci z całej okolicy. Zanim się dobierzemy do pieniędzy, trzeba wywalić śmieci. Nie zabijamy pajączków teraz, zaraz spokojnie, żebym je schrzanił. Jeszcze nie schrzanie. Dobrze. Teraz zabijamy pajączki. Bierzemy ostatnią szablę. Idziemy zabrać pieniążki. Proszę spojrzeć na reakcję damy, która jest ukryta w prawym dolnym rogu mapy. Dama, proszę spojrzeć, spontanicznie wie, instynktownie, kiedy mamy kasę całą, a kiedy nie. Jest to naturalna zdolność każdej kobiety. Bierzemy pajączka. Bierzemy drugiego pajączka. A ostatniego pajączka rozwalamy naszą ostatnią szablą i proszę bardzo, wpadamy w objęcia pięknej kobiety, do której pająki boją się już podejść. Oczywiście musimy oddać całe pieniądze. Dziękuję Państwu za uwagę. Dobra. Jeszcze trzy poziomy. Okej. Okay. Ciekawe, że każdy ma tylko jeden. Wiedziałem, skurczybyku. Ale się nie przestraszyłem. Nie wiem dlaczego. Chociaż to było przerażające. Coś mu się stało z oczami, nie? Chyba poprzednio miał normalne. I don't like you. I don't like you at all. Son of a branch. Ty być wieku, ty. Nie idź za mną. Niech, kysz. Co za podłe miejsce. Może w lodówce coś znajdę. Trochę czareczki przeszły jednak przez plecki. Widzicie? Łazienka Janusza wyglądała dużo lepiej.
No, syf jak trzeba. O. Zepsuty laptopik. Dobra. Czy to jest też jakiś holo? Holo coś tam, co ma upiększyć, tak? I nie wyszło. Dobra, spróbujmy zadzwonić do tego pana. Nie działa. You got a minute? KPD. O, dzień dobry. Sure. O. Have I been naughty? Just a few questions, nothing to get excited about. The world's at peace, Mr. Observer. Why should I get excited? Quarantanna? Well, there's the lockdown. Are you handling it all right? These things come and go. They're inevitable, like the waves of causality. I don't concern myself with petty realities, Mr. Observer. Okay. I'll take that as a yes. You know what I'd do? How come? I can smell your quantum patterns. I've dallied with a few of you digital devils. Wzorce kwantowe? Cyfrowe diabły? So you've hooked up with observers before? Yeah. They'd jack up to me like I was a cheap sex bot. But nothing prepared them for what they would find in my head. Truth or dare, huh? Oh, yes. They expected filth. What they got was happiness. Pure, unbridled happiness. They liked it. I liked it. They came back. Satisfied customers. In a way. But I don't do that anymore. Sorry. Don't be. Tell me, any other hookers in the building? Careful, Mr. Observer. Sticks and stones may break my bones, but words can truly hurt me. Dobra, osiągnięcie odblokowane. Tak, nie trzeba było tak bezpośrednio jej nazywać. To może by jeszcze pogadała. Może by się jeszcze... Dobra. Jakieś informacje. Oczywiście chodzi mi tylko o informacje. KPD, can we talk? Can I take that as a yes? I apologize, not fully in control yet. Reflex action. What the fuck are you talking about? You don't understand, not surprising. In your condition. You know my condition? Correct. You still have a long way to go. I suppose you're way ahead of me, huh? I am more advanced, flawed, but nearing completion. Bliskim zakończenia. Nearing completion. How completely complete are you? 78%. What happens if you hit 100? A big bang? I will be cleansed. Of what? Cleansed of body. Purged of flesh, of excess thoughts. If there's nothing left to clean, aren't you a little afraid there'll be nothing, period? No, fear is irrational. Change is inevitable. It is more logical to embrace it. Mods don't come cheap. Unless you get them installed in a local fucking Ripper clinic. Your logic is sound,
but I will not share that information with you. Suit yourself. Oh, and just be aware, the lockdown might be the phage. Of course, I know you're way beyond caring. The disease of transition? No. Unacceptable. I am not ready yet. Guess you should have thought about that before you stuffed yourself with moths. Your interrogation tactics are primitive. You call yourself an observer. Yet you fail to observe the basic fallacy in your thinking. What might that be? The disease might really be the cure. Spare me the phage fucking double talk. Think about it. It targets flesh, not steel. The nanites never meant to destroy. They meant to release us from this evolutionary setback. We were not ready. I've seen what it does firsthand. Nobody is ready for that. If the plague is truly upon us, we will soon find out. Ciekawe rozmowy, szczerze mówiąc, muszę tu przeprowadzić. Kibel? Nie, jakiś schowek czy coś. Nieważne. Dobra, chodźmy na... chyba to będzie sama góra. Już wyżej się nie da. Czy mam jeszcze do strych? Zamknięty. Dobra, więc mam jeszcze przed sobą piwnicę. Tam jeszcze nie byłem. Właściwie to zobaczmy. Co mamy tutaj do zrobienia? A, to trzeba sobie wziąć, bo coś tam... Yes. Dobra, lepiej widać. Do salonu tatuaży można przyjść. Przywróć połączenie, to chyba już jest zrobione. Zbadaj mieszkanie 205. Chyba tam już byliśmy. Dobra, chodźmy do piwnicy teraz. Piękna. Piwnica. Jak to piwnica? Shut the fuck up. Kurde, jak ja nie lubię takich. Zamknięte. Może lepiej nie wchodzić. Chyba ktoś tam trzyma świnie. I co, przeszliśmy do drugiej klatki? Ble. Ground floor. O, dobra. Chodźmy teraz do tatuażów w takim razie.
Fantastycznie. Miałem iść gdzie indziej, a przeszedłem tu. I znowu odkurzacz. To pewnie będzie kolejna część naszej super gry na kasety. To musi być Commodore 64. Jak nic. Być. Jakaś chłodnia. Dobra, idziemy na tatuaż teraz. Jak much tych gołębi normalnie. Zjeżdżać są. Dzień dobry. Manekin ze sztucznymi cyckami. W sumie nic dziwnego. Nigdy nie widziałem jeszcze manekina z prawdziwymi cyckami. Dziewięć. Kasa. My timing is really off today. Poor Helen. Lazarski, 656210. We have a third victim. Time of death, about an hour ago. Starting forensic analysis. Przynajmniej muzyka ładna. Pięknie. Nie wiem skąd ta muzyka się wydobywa. Fajny bajer, powiem szczerze. Bardzo fajny. Nie mam pojęcia, co ja mam z tym zrobić. Dobrze, proszę Państwa, w tych pięknych okolicznościach przyrody i tego, i niepowtarzalnej, zapraszam na następny odcinek. I przypominam, jeśli chcecie następny odcinek, dajcie znać, to mnie zmotywuje do nagrania następnego. Jeżeli nie, to ja sobie sam to będę przechodził. Ciekawe, co to jest.
jakiś potencjometr? Co? Co ty kamer mówisz? Piszę. No cóż, pozdrawiam jeszcze raz. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.